Cześć, witajcie na kanale, na serwisie. Dzisiaj mamy kolejny przypadek laptopa, który się włącza, ładuje baterię i brak jest obrazu. Tutaj klient opowiadał coś, że coś się stało prawdopodobnie z BIOS-em, bo po jakiejś aktualizacji BIOS-a po prostu laptop przestał się uruchamiać. Taka jest historia. To jest i piątka ósmej generacji z Radeonem. Dokładny model to jest HP Pavilion BS 105105NW. Teraz to sprawdzę dokładnie. Tu powinno być oznaczenie 15BS105NW. Dokładnie. Obudowa trzeszczy, bo ja jak sprawdziłem, co się okazało, że w tych miejscach, gdzie powinny być śruby, ten laptop był już otwierany. Popatrzcie, tutaj z jednej i z drugiej strony po prostu nie ma śruby na zawiasach. Także laptop był rozkręcany i ktoś po prostu zapomniał tych śrub wkręcić. No ale to nie jest problem. Podłączę zaraz zasilacz, zobaczycie jaki jest efekt. Zasilacz jest oryginalny, zobaczcie. Rozpoczyna się proces ładowania standardowy. I fajnie, ale nie do końca, bo laptop nie chce się włączyć. Próbuję go włączyć. Tutaj nie ma kontrolek. Popatrzcie na caps locka. 3, 4, 5. 5 i 3 szybkie. Tym, tak? Tą diodką jego po prostu wyłączę. Nie będę go męczył. Włączymy sobie zasilacz i sobie go rozkręcimy. Oczywiście wyciągnę pierw baterię. Sprawdziłem baterię CMOS, bateria sprawna. Przerzucimy sobie pamięć, drugi slot pamięci. Zobaczymy, czy się nam uruchomi teraz. Tak dla pewności. Ja tutaj nie widzę żadnych uszkodzeń ani zalań. Być może to jest sprawa BIOS-a, tak jak klient opowiada. Dalej laptop się nie uruchamia. Dalej to samo, ten sam kod. Także ja go odłączam. Teraz podłączę zasilacz i dokonamy podstawowych pomiarów. Pomierzymy sobie po prostu przetwornice, napięcia na nich. Na wszystkich liniach i zobaczymy, czy faktycznie, może po prostu nie ma na jednej z linii napięcia. Może to być spowodowane BIOS-em, uszkodzeniem BIOS-a. Brak takiego napięcia, na przykład procesora. Dobrze, włączyłem go. Masa. Jedziemy. Bateria CMOS, zobaczcie, 3,3. Tu mamy jakąś przetworniczkę. 5,2 V. Tu mamy 3,3, czyli plus 3,3 i 5 ALW. Tu będzie prawdopodobnie zasilanie RAMu 1,2 V, około 1,2 V. Patrzcie, 1,99. Tak, trochę za nisko. Nie wiem, dziwne trochę. Procesor 0. CPU mamy 0. Jeszcze raz to ALW, zobaczymy, plus 5. Tak, jest aktywne, tak. Grafika 0, druga faza grafiki 0. Ładowanie nas nie interesuje, tu jest logika baterii około 3,3 V. SCL SDA, proszę bardzo, jest. Czyli co? Podnosi nam się napięcie na ramie, czyli na pamięci operacyjnej, a na procesorze nie mamy napięcia. A dlaczego? Ponieważ pewnie jest uszkodzony BIOS. Może być uszkodzony BIOS, nie musi być uszkodzony BIOS. Ja jeszcze podmienię tą pamięć dla pewności. Tu mam drugą kostkę DDR4. Odłączę zasilanie. Tą kostkę sobie tu na razie odłożę. Podłączę sobie nowy RAM. Nowy używany. Jeszcze raz włączymy komputerek. Pyk, wentylator nam wystartował. Jedziemy z pomiarami znowu. Napięcie na ramie 1,19. Procek nie jest zasilany, więc to nie ma prawa się botować. Rezystancja faz CPU do masy będzie bardzo nisko. 5,6. 5,5, 5,6, tak? Czyli to samo. Nie mamy na procesorze zasilania, na grafice nie ma zasilania. Nie ma procedury POST. Jest jakaś procedura power sequence, jakaś połowiczna pewnie. Dobrze. Poszukamy kości BIOS. Nie widzę tutaj kości BIOS-a. Być może jest z drugiej strony, być może gdzieś pod radiatorem. Będę musiał po prostu zdemontować tą płytę główną.
bardzo, płyta wyciągnięta, odwróciłem sobie ją z drugiej strony czysto, nie ma śladów zalań, tak na pierwszy rzut oka. Oczywiście tutaj mamy kostkę BIOSa. Tu mamy kostkę BIOSa, układ UC2, platforma to DKL50LA-E802P, chyba nawet schemat mam do takiej płyty, albo nie mam. Dobrze, szukamy wsadu, zgrywamy pierw ten oryginał, sprawdzimy jaki tu jest MRegion i czy tutaj jest licencja Windowsa, prawdopodobnie jest tutaj też zawarta licencja. Więc ok, demontujemy tą kość. Do zdemontowania tej kości użyjemy termopensety, taką stację. Oczywiście dam tutaj troszeczkę topnika z dwóch stron. Zaraz sobie powiększymy to tutaj, ten rejon tego układu. Oczywiście nie tak na sucho, tu jest lód bezołowiowy. Więc potraktujemy to tutaj cynką z zawartością ołowiu. Tak. Z dwóch stron. Cyk. I zaraz kostka nam wyjdzie. Powinna zejść elegancko, bez żadnego problemu. Proszę bardzo. Kość usunięta. Ten rejon wyczyścimy plecioneczką. Klasycznie. Cyk. Wyczyszczę to alkoholem. Proszę bardzo. Do zaprogramowania tej kostki użyjemy sobie programatora. Użyjemy sobie programatora SWOT poprzez taką przejścióweczkę. Pyk. 200 milsów, czyli rozmiar tego układu. Coś takiego. Reszta roboty będzie pod kontrolą systemu operacyjnego i pod oprogramowaniem. Bardzo. Klikamy sobie 25, rodzina SPI-25, flash connecting, test pin OK. OK, zgrywamy sobie zawartość tej kości. To chwilę potrwa. Mamy nowy folder. Powiedzmy, HP sobie ustawię. Zapiszemy sobie w nim po prostu ten nasz pliczek. Save. Pyk. HP to będzie nasz BIOS. Jest tak. 8192 KB. Usuniemy sobie zawartość tej kości. Po prostu zrobimy erase. Erase. Niech ona nam się tutaj wyczyści do zera. To chwilę potrwa. BIOSa sobie ściągnąłem, proszę bardzo, prawie, zaraz sobie ściągniemy, tak, ściągamy sobie to, proszę bardzo, już nam się ściąga tutaj BIOSik. Dobra, rozpakuję go i porównamy sobie MRegiony w tych BIOSach. To wygląda, mam nowy BIOS, mamy tutaj SAT EC, w razie czego do KBC, 128 KB, ale nas interesuje ten BIOS na razie. Zrobię sobie kopiuj, tu sobie wkleję. I możemy sobie porównać te dwa BIOSy. Na razie program sobie zrzucamy. Analyzer, zaraz zobaczymy sobie nasz oryginał. Wrzucimy, pyk. O, coś się popsuło. O, nie ma w bazie. Może to jest po prostu za nowy BIOS. Dobrze, zaraz wrzucę ten drugi BIOS, ten, który ściągnąłem. Proszę bardzo. To mamy problem. To mamy problem, bo w oryginalnym BIOSie uszkodzony został MRegion. I teraz mamy problem. Jaki to był oryginalnie MRegion, nie wiadomo. Ktoś coś pokiełbasił, nie mam pojęcia, nie wyglądało to, żeby ktoś to lutował. Ja już tutaj licencję przerzuciłem do tego drugiego BIOSa, z tego oryginału do naszego nowego BIOSa. Żeby zaprogramować taki MRegion nowy, bo nie znamy starego MRegionu, nie mogę po prostu zaprogramować tego BIOSu z tym MRegionem 11.6.25.12.29, tylko muszę go specjalnie spreparować, czyli muszę ten BIOS wrzucić w tryb, jakby po prostu go wyczyścić, tak? I przy uruchomieniu tego BIOSa BIOS wymusi przebotowanie samego chipsetu Intela, to znaczy Intel się przeprogramuje i zostanie zmieniony w chipsecie MRegion na ten MRegion nowy. Nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja tego jeszcze nie robiłem. Generalnie zawsze trzeba to programować tym samym MRegionem, który był w oryginale. Jak widzieliście w oryginale, niestety nie udało nam się tego MRegionu podejrzeć, ponieważ MRegion w oryginale jest po prostu uszkodzony. Ten BIOS jest bardzo mocno uszkodzony. Zobaczcie, jeszcze raz to spróbuję odpalić.
No i niestety mamy jakiś invalid MFS data page chunk CRC, jakiś invalid, jakaś kaszana, słuchajcie. Dobra, to działamy. Wyczyszczę teraz, bo już przerzuciłem tą licencję do tego nowego BIOS-u. Wyczyszczę MRegion w tym naszym nowym BIOS-ie, żeby po prostu wymusiła się ta procedura przebudowania chipsetu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy laptop nam po prostu się uruchomi, czy będzie działał stabilnie, bo tego jeszcze nie wiemy. Proszę bardzo, udało mi się odzyskać ten oryginalny MRegion. Proszę bardzo, muszę go spisać. To jest 11886-3909. Bardzo interesujące wartości. Nie wiem, czy taki MRegion jest prawidłowy. Tutaj coś zostało, jak widzieliście, zrobione z tym BIOS-em. Prawdopodobnie zostało mocno uszkodzone. ME Analyzer się po prostu wysypał na nim. Ja tutaj sobie zapiszę dokładnie ten MRegion. Zobaczymy, czy taki MRegion w ogóle istnieje. Ok, ściągnąłem nową bazę repozytoriów. I zaprogramujemy sobie naszego BIOS-a. To znaczy zmienimy jego MRegion jeszcze na ten właściwy. Jeszcze raz uruchomię sobie Flash Image Tool, ponieważ chcę otworzyć tutaj tego starego BIOS-a, który w ME Analyzerze był po prostu nieodczytywany. Był po prostu błąd. Widzieliście, jak to wyglądało. Sprawdzę jeszcze raz MRegion, czy się zgadza. 11886-3909. Taki MRegion istnieje, tylko ja po prostu go w bazie nie mam. Ok, więc sobie go chyba weźmiemy, zaprogramujemy. Dobra, ja wyłączę sobie ten program, uruchomimy sobie jeszcze raz. Otworzymy naszego nowego BIOS-a. Open. Wchodzimy do katalogu HP. To jest nasz nowy BIOS już z licencją przerzuconą z tego starego BIOS-a, ale musimy się tu zająć tym naszym właśnie MRegionem. To musi być tak zwany PRD produkcyjny MRegion. Dobrze, wchodzimy w miejsce, gdzie znajdują się nasze repozytoria na pulpicie. Nowe repozytoria. 11.8, proszę bardzo, i tu powinien być ten MRegion. 11.886-3909. Zaraz zobaczymy. Mamy, proszę bardzo, jest. Też trzeba patrzeć na ten chipset, jaki tu jest zastosowany. To jest BIOS z takiego samego laptopa, o tej samej platformie, z tym samym chipsetem. Mamy inny region, co prawda, ale trzeba spojrzeć na chipset też. Mamy Production Region Extracted Consumer LP, SPT, KBP, LPC, LPC, tak? Czyli mamy dwa BIOSy do wyboru. HDA to nie będzie ten, to będzie ten region, LPC, chipset. Proszę bardzo. I trzeba sobie zbudować po prostu nowego BIOS-a z nowym MRegionem. Build Image. Tak, Bodguard zostanie wykasowany. O, mamy jakiś problem. No zobaczymy. Zrobię to chyba ręcznie w Hex Editorze. Ściągnąłem, tu mam jakiś error, to nieważne. W Hex Editorze po prostu sobie chyba weźmiemy, wyedytujemy te BIOSy. Tak? Wyedytujemy sobie te BIOSy i zrobimy to po prostu ręcznie. Mam nadzieję, że to dobrze pójdzie. Proszę bardzo, ten BIOS oryginalny na razie nam jest niepotrzebny. Wiem, jaki to jest MRegion, bo to sprawdziłem. To jest 11886-3909. To jest 8 generacji Intel. Oprogramowanie w wersji 12, 13 i 14. Próbowałem tutaj tym oprogramowaniem to zrobić. Nie działa. Zrobię to jeszcze może poza kadrem, spróbuję jeszcze raz, ale tutaj wam pokażę, jak ja to zrobię po prostu używając tego nowego BIOS-a i zmienię po prostu w nim MRegion. Tu mam repozytorium zgrane. Otwieram sobie tego BIOS-a. W BIOS-ie jest licencja już przerzucona, ja ją przerzuciłem. Czyli tak, szukamy find, wszystko, FPT, początek naszego MRegionu, od 1000 zaznaczam, klikam, dobrze. Wrzucamy to na Intel Engine Firmware Analysis Tool, ten nasz BIOS. Jeszcze raz, 1B, F i 3.0 mamy. Zaznaczamy blok, select blok, 1B, F, 3.0. Zaznaczyliśmy ten obszar i teraz otwieram, szczerze mówiąc, tak jeszcze nigdy nie robiłem, nasze repozytorium. I nasze repozytorium ma 1900 kB. No zobaczymy. Select blok. Tak, przez chwilę miałem jedną niewiadomą. To mamy nasz oryginalny BIOS. Mamy ten blok zaznaczony.
A tu mamy ten te repozytorium. Ono ma tą samą pojemność co mRegion w tym naszym BIOSie do zaprogramowania z naszą licencją już. Więc robimy kopiuj, edit, copy. I w naszym BIOSie zaznaczony blok jest, tak jak wam pokazywałem, do regionu 1BF30. Past right i save'ujemy, czyli zapisujemy. Tutaj wielkość pliku nam nie może się zmienić. Jeżeli mamy informację o zmianie wielkości pliku, to po prostu nie przejdzie. Robię to tak z tego względu, że po prostu ten Flash Image Tool w wersji 11.8.86 nie mogłem tego zdobyć. Z 8 generacją i wyżej niestety jest problem. Dobra, zapisujemy to. Nie mamy żadnej informacji, że coś jest nie tak. I sprawdzamy sobie nasz nowy BIOS. Sprawdziłem jeszcze, czy kość mam czystą, ale ona była kasowana, więc jest czysta. Blank check, ok. Pakujemy naszego BIOSa do naszej kostki. Który to był BIOS? Zobaczmy. Ten ostatni, BIN. Płyta się zgadza. LAE802P, rewizja pierwsza. I co? Programujemy go. Write, jeszcze z weryfikacją oczywiście, bez kasowania, nie potrzebujemy to kasowania. Programujemy go z weryfikacją, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ręczne przerzucanie mRegionu, różnie to bywa, powiem wam szczerze, nie wiem czy to zadziała. Teoretycznie jest wszystko ok, no ale wyjdzie to w praniu, zaraz zobaczymy. Wlutujemy kostkę i się przekonamy. Kostka zaprogramowana, odłączam tu swoda, wyciągamy kostkę, cyk i zaraz będzie chwila prawdy. Ja tą kostkę może jeszcze tutaj obmyję alkoholem, bo ona taka jakaś niewyraźna. Damy trochę topnika tutaj. Trzeba pamiętać, że tutaj jest czysty mRegion. Komputer może się nam przebotować kilkukrotnie. Wyciągnę tutaj baterię CMOS, żeby KBC nam się też tutaj nic się z KBC nie stało. Cóż, sam jestem ciekawy, czy to zadziała. Wiecie co, wezmę to chyba pod mikroskop, będzie chyba lepszy widok dla was, jak ja to lutuję tą kostkę. I pyk, płytka pod mikroskopem. Kostka sobie tutaj wraca na miejsce. Spróbujemy to polutować tym lutowiem, które znajduje się jeszcze na układzie. Ja tak często lutuję i bardzo fajnie to wychodzi. Nie jest to jakaś popelina, za przeproszeniem. Patrzcie, jak ładnie spływa sobie lutowie z nóżki. Już się trzyma. Druga strona. Trzeba układ dobrze docisnąć. Po przekątnej pyk, pyk. Ale wydaje mi się, że chyba jednak dam trochę tego spoiwka tutaj, ponieważ za dobrze oczyściłem nóżki po wylutowaniu. Zobaczcie, za dobrze oczyściłem. Więc damy sobie tutaj jeszcze cynki. Cynka z zawartością ołowiu. Gruby drut, ale taki niestety mam. Muszę sobie jakoś radzić. Idziemy, jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, o, na trójeczce, ile tego spoiwka się zrobiło, widzicie, jakie luty jak na tym, jakbym gniazdo lutował, tak topornie, no ale czysto, schludnie, ja to zaraz tutaj jeszcze alkoholem wyczyszczę, ten mój topniczek tutaj zniknie, niektórzy mi zarzucają, że ten topniczek jest troszeczkę za brudny, ale to jest Wharton Metals, to jest to samo, co Future HF, ta sama marka, ale innej klasy. Oczywiście topnik, to jest topnik do lutowania takich rzeczy właśnie. I co, oczyścimy to alkoholem. Na. Kalafonia z rana jak śmietana. A topniczkiem też nie pogardzimy. Cyk, zaraz nam ten alkohol tutaj wyparuje. Ale toporny luty, oh my god. Zobaczcie, jak to się będzie trzymało, tego nawet... Tego się nie da normalnie urwać. Pięknie to wygląda. Dobra, działamy, zobaczymy, czy ta płyta nam się włącza, bo to jest chyba najważniejsze, nie? Kadłubek tutaj będzie na miejscu. Proszę bardzo, baterię CMOS mam wyciągniętą. No i dobra, co dalej? Montujemy płytę do kadłubka sobie. Cyk, pyk. Uważać trzeba na te fleksy. Fleksy wszystkie oczywiście do góry. Na płytę, nie pod płytę. No i malina jest stabilnie. Podłączymy Flexa Power. Wiecie co? Ja chyba nawet wentylatora nie będę podłączał. Radiator jest na układzie grafiki na tym. Na procku.
Oczywiście potrzebujemy do tego całego zamieszania tutaj oczywiście zasilania. Tu mamy wtyk zasilania. Pyk oczywiście też. Wtyk od matrycy. Siedzi bardzo ładnie. Głośnik. Jak to głośnik? Słuchajcie, przykręcę na kilka śrubek tą płytę, żeby ona nam tutaj nie wypadła. Może klawkę jeszcze podłączę, bo sobie do BIOSa wejdziemy. Proszę bardzo. Porty. W zasadzie wszystko podłączę. I co? I zobaczymy, czy to ruszy nam. To powinno działać, moim zdaniem. Jeżeli nie jest nic więcej uszkodzone. Nie podobało mi się to kombinowanie kopiuj wklej w Hex Editorze. Nie pochwalam takich metod. To nie są moje metody autorskie. Nie lubię tego po prostu. Wolę, jak wszystko jest zrobione porządnym narzędziem, oryginalnym narzędziem Intela. Oczywiście istnieje też inne oprogramowanie do przerzucenia MR-regionu, czyszczenia MR-regionu, ale ja zawsze się intelowskim Intel Flash Image Tool tutaj posiłkowałem i zawsze było dobrze. Było dobrze, stabilnie, wszystko działało. Tutaj mnie zastanawia ta rozmiar tego MR-regionu w pliku BIOS. Ten obraz MR-regionu był identycznej wielkości, a po wklejeniu się okazało, że jest tam kilka linijek. Znaczy, nie ma więcej tych danych, bo po prostu Hex Editor by o tym powiedział. Wielkość BIOSa jest taka sama, ale tam przy sprawdzeniu wielkości MR-regionu tam się ta wielkość zmieniła. Żadnych tutaj niby błędów nie pokazało, ale wiecie, jak to jest. Dobra, jeszcze nam sieciówka została do przykręcenia. Ja bym chciał, żeby ona była przykręcona jednak, bo nie chciałbym tutaj zwarcia zrobić. No na co czekać? Wszystko powkręcane, oprócz wentylatora na razie. Flaksy powpinane, bateria CMOS jest poza systemem, widzicie. Podłączam zasilacz serwisowy, linia włączona. Zasilaczek podłączony. 11 mA pobór prądu. Nie mam baterii CMOS podpiętej. Uwaga, włączam go. Pewnie poleci kilka restartów. 600 mA, 500 mA pobór prądu, to się zmienia, więc coś tu się dzieje. Czekamy, to może chwilę. Proszę bardzo. Patrzcie, co my tu mamy. Flashing bot block. Widzicie? Przeflaszował sobie KBC. Czekamy dalej. Powinien się jeszcze raz włączyć nam, ale się wyłączył, teraz się włączył. Ojku, chwilę to musi potrwać. O, coś tutaj nam mignęło. Widzieliście? Ja od razu tutaj mam palca na F10, bo będę chciał wejść do BIOSa. Manufaktura, programik i unlock mode. Tu nam coś jeszcze zostanie do zrobienia, ale zobaczmy. Z górki, bo mamy do zaprogramowania tylko product number, system board, bo mamy 832B i 58250U. Serial numbery oczywiście UID. System board, CD number, to wszystko zrobimy. Factory installed OS. Ważna sprawa, popatrzcie, mamy Windowsa 10, ja tutaj licencję wrzuciłem. Board ID, to wiadomo. Super, udało się. Miałem teraz program HP Demi Tool. A dokładnie to się chyba nazywa HP Tools 2018. Zobaczymy, czy coś zrobię z tymi numerami seryjnymi. Jest kilka programów, którymi można to zrobić. Zobaczymy, jak pójdzie tym. No i tak, zrobiłem sobie tego pendrive'a, zaprogramowałem wszystkie parametry, prawie wszystkie, łącznie z numerami seryjnymi SKU i tak dalej. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w BIOSie. Restarcik poleciał, nie wiem dlaczego, zaraz zobaczymy. Manufacturer programming mode is unlock, czyli mam jeszcze odblokowany fabryczny stan. Wchodzimy do BIOSa i proszę bardzo, mamy tak, model, product number, system board ID, numer model procesora i tak dalej. Serial number, vendor, czyli producent BIOSa, wersja BIOSa. System operacyjny Win 10, bateria nie jest zainstalowana, więc nie ma numeru seryjnego. Mamy boot ID, to wszystko musiałem sobie, słuchajcie, wprowadzić. Future byte, bardzo ważna rzecz, to też sobie musiałem wprowadzić. Nie mam tego numeru system board CT, jest jeszcze problem. I poszukamy go zaraz, bo to musi gdzieś być na płycie albo gdziekolwiek. I szukałem wszędzie, no z drugiej strony płyty tego nie ma też, również. I co? I znalazłem w końcu, wiecie gdzie to jest? Gdzie to się ukryło? To jest tutaj, zobaczcie. CT number naklejone na fleksie od naszej klawiaturki. Ja ją odepnę na razie, to jest bardzo długa naklejka.
i to sobie nakleimy w tym momencie tutaj, żeby to było widoczne. Bolt ID, Future Byte, to wszystko tu jest, a ta naklejka mi się ukryła. To tym razem uruchomię sobie wersję pod DOS-a, która jest szybsza. Podłączymy sobie zasilacz i zaraz sobie uzupełnimy tą informację tutaj. To chwilę potrwa. F9, wersja UEFI nas nie interesuje w tym momencie. Odpalamy DOS-ową wersję, tą szybszą wersję. I szukamy CT System Board 8, pyk. I wpisujemy naszą wartość teraz. Proszę bardzo, to w takiej formie się tutaj zapisuje ze specjami. Wciskam Enter i to jest zapisane. OK. Wychodzę z programu, restartuję komputer, zobaczymy, czy nasze dane są. Włączam. Ja już ten komputer botowałem w Windowsie, on w Windowsie działa. Słuchajcie, normalnie, grafika jest widziana. Zaraz wam pokażę na moim starym dysku systemowym, tam będzie mój Windows, ale pokażę wam przynajmniej konfigurację komputera. Mamy jeszcze do zamknięcia fabrycznego jakby trybu w tym laptopie. Proszę bardzo, zobaczcie sobie. Wszystkie parametry są. Łącznie z CT number, wszystko jest. Także teraz mogę zbotować sobie system operacyjny, żebyście widzieli, jak on sobie pracuje, ten komputer. Mamy też licencję. Dobra, to do dzieła. Niestety nie kończy się na tym to wszystko, ponieważ będziemy przełączać go w tryb, wyłączymy mu ten tryb fabryczny programowania, manufacturer mode. Więc muszę uruchomić jeszcze raz oprogramowanie pod UEFI. I po prostu zamkniemy ten mod produkcyjny, tak? Żeby komputer działał w normalnym trybie, żebyśmy nie mieli tej tutaj informacji, która się tutaj pojawia. To oprogramowanie znajduje się na innym pendrive'ie. Dalej mamy manufacturing mode. To jest NDMI Tool HPK. To jest troszeczkę starsza wersja programu. W tym programie ja miałem możliwość zamknięcia tego stanu, czyli manufacturer mode. Zobaczymy, czy mi się to uda. Mam nadzieję, że tak. Menu to lock lub unlock NPM. Lock 1 i unlock to U. I to wszystko? Jestem ciekawy. Restartujemy go. Włączę go ponownie. Mam nadzieję, że nam zniknie ten napis trybu fabrycznego. Wyciągnę pendrive'a jeszcze. Komputer się zrestartował. Proszę bardzo. Nie mamy już tego manufactured mode. Komputer chce się nam botować. Czyli następny pendrive z programem narzędziowym do HPK, DMI Tool. Muszę sobie go opisać. No i cóż, obiecałem wam jeszcze, że pokażę wam, jak on działa w systemie Windows. Włożymy tu zaraz dysk twardy na M2. Proszę bardzo, mam tu taki dysk twardy Hynixa w standardzie SATA, bo niestety NVMe ten komputer nie obsługuje. Ja ten system tu już botowałem, to jest mój stary system operacyjny. Ze starego komputera. On się tu na pewno zbotuje, bo już go botowałem. I próbujemy. Cyk. Podłączę zasilacz serwisowy. Pyk. I włączamy komputer. Już się nam botuje powoli. W trybie UEFI powinien wystartować. Chwilę to potrwa. Chociaż nie za długo, bo to nie jest jakiś stary rzęch. Mamy tutaj 8. generację. Proszę bardzo. Mój stary dysk. Mój stary CS, wszystko tu jest. Komputerek sobie śmiga. I 5800 8250 U, 8 giga RAM-u. Także spoko. Dzięki za oglądanie. Trochę było roboty z tym laptopem. Najgorsze były te programy narzędziowe, których po prostu nie miałem. Nie miałem przygotowanych tych programów narzędziowych. Do nowszych HP-ków trzeba innych narzędzi użyć. Zrobiłem sobie pendrive'a w międzyczasie. HP DMI Tool 2018. Plus NDMI Tool, w którym jest NPM Unlock, czy Lock i Unlock. Tym pendrive'em mogę sobie tryb serwisowy przełączać, tryb produkcyjny tak zwany. Więc roboty było co niemiara, ale fajnie, udało się. Dzięki za oglądanie i subskrybujcie mój kanał, jak się podoba. I komentujcie, jakie macie pomysły. Może jakieś live'y będziemy robić. Ale z live'ami ostrożnie, ponieważ mam bardzo dużo pracy i nie wiem, czy ogarnę. Dobra, to tyle ode mnie. Cześć, trzymajcie się. Hejka.
Yeah.